Panie prezydencie, bardzo cieszymy się, że przyjął pan nasze zaproszenie, że na tej trasie wędrówek po Polsce w obronie demokracji znalazł pan także czas, żeby przyjechać do naszego miasta. Chciałam powiedzieć, że w 80 roku miałam 14 lat i nie wiedziałam, kim jest Lech Wałęsa. Tego lata, dla większości z nas dziwnego lata, trudnego lata, w sposób bardzo zakamuflowany, w sposób bardzo ograniczony, docierały do nas informacje z Gdańska, z Wałbrzycha, z Warszawy, z innych polskich miast, gdzie robotnicy po raz pierwszy tak odważnie zaczęli upominać się o swoje prawa. Jesteśmy głęboko przekonani, że pan w tych wydarzeniach odegrał znaczącą rolę, że był pan dla wszystkich tych, którzy ośmielili się protestować, wzorem determinacji i ogromnej odwagi, którą dziś trudno nam sobie wyobrazić. Bardzo się cieszę, że na tej sali są ludzie młodzi, dla których rok 80, 84, 89 czy 90, który miał nas wprowadzić w nową erę, jest już tylko zapisem na kartach podręczników. I myślę, że warto powiedzieć coś o tych podręcznikach. Panie prezydencie, przyszliśmy tutaj z szacunku dla pana, doceniając wszystko to, co zrobił pan dla Polski. I nie pozwolimy wymazać pana z podręczników historii. Na pewno. Przyszliśmy też, żeby posłuchać pana, jaką dziś podpowie nam pan receptę na demokratyczną, sprawiedliwą, dobrą Polskę. Czekamy na podpowiedzi, cóż mamy zrobić, aby nasz kraj był krajem, z którego jesteśmy dumni, a nie krajem, za który musimy się niestety dziś wstydzić. Zawsze pozostanie pan dla nas ogromnym autorytetem i wielkim wzorcem do naśladowania. Obiecałam panu dziś dwa prezenty. Jeden godzinę temu wręczyłam w Fado i była to panorama Świdnicy. I to był oczywiście prezent specjalny, bo tylko takie dla pana przygotowaliśmy. Drugi jest nieco symboliczny. Poproszę panią Magdę o pomoc. Proszę państwa, to są polskie godła. Od roku 1000 do tego najnowszego. Do orła z koroną, na którego też przyszło nam czekać długie lata. Nie ma godniejszej osoby, aby wizerunki polskich orłów otrzymał. Panie prezydencie, Świdnica, dziękuję panu i Świdnica. Może odbiorę, pani się rozmyśli. Panie prezydencie, nigdy. Mamy nadzieję, że początku orły zostaną przy panu, bo myślę, że jest to symbol tego, co w pana życiu było zawsze najważniejsze, bo sądzę, że najważniejsza zawsze była Polska, za co też bardzo gorąco, serdecznie dziękujemy. Po takich ładnych słowach najlepiej by było powiedzieć amen. Dziękuję bardzo. Na początku chcę bardzo serdecznie podziękować wam państwo za to, że poświęcacie tą godzinę co najmniej na to, by porozmawiać o Polsce. W tych trudnych warunkach każdy z was ma swoje problemy i w telewizji co świeci dobrego i odpocząć, a jednak chcecie mówić o Polsce. To jest budujące. Dzieją się rzeczy ciekawe, abyś żył w ciekawych czasach. My żyjemy w ciekawych czasach. Ale te czasy są nie do końca jasne. I ja już wiecie, no mam 75 lat. Jeszcze nie. No nie zupełnie, ale tak. Danuśka niczego sobie. Trochę pieniędzy mam.
ale widzę, że jednak muszę się włączyć. Muszę z wami porozmawiać, co robić. A przede wszystkim zastanowić się, jakie błędy popełniłem ja i my, no, że musimy w dalszym ciągu próbować coś więcej robić, niż by się należało. Wierzę, że tak jak nam się udało zadziwić świat, odnosząc zwycięstwo nad komunizmem, tak głęboko wierzę, że to pokolenie wraz ze mną jest w stanie wyprowadzić Polskę na dobry rozwój, a pomóc Europie, a nawet światu. Bo to, co dokonaliśmy razem, to było nieprawdopodobne. Przecież starsi wiedzą, pilnowało nas 200 tysięcy żołnierzy sowieckich cały czas, całe miasta mieli w Polsce. Na koło Polski było ponad 1 000 000 żołnierzy sowieckich. A my pokojowo, pięknie, sprytnie wyprowadziliśmy i wojska, i Polska uzyskała pełną wolność. To jest nieprawdopodobne. My dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy. Ale to wieki będą mówić o naszym pokoleniu. Cośmy dokonali. No tak, tylko że pod Grunwaldem też zwyciężyliśmy. I potem rozeszli się na żniwa. My też tak prawie rozeszliśmy się na żniwa. I dlatego trzeba się jeszcze raz poderwać. Trzeba podyskutować, czy przeszkadzać tym, co rządzą, a może nie. Co proponować, aby co najmniej nie zniszczyli naszego wielkiego zwycięstwa. Ja wierzę w was. Wierzę, że my jesteśmy w stanie spokojnie, pokojowo, mądrze poprawić te elementy, które należy poprawić i pozwolić Polsce dobrze się rozwijać. Umówiliśmy się, że Polska stoi na trzech nogach. Ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. A oni jedną nogę obcinają. Czy na to mają prawo? Są wybrani. Ale o takie wielkie rzeczy muszą się jeszcze raz dodatkowo nas pytać, czy mogą taką wielką rzecz zrobić, mimo wyborów. To wszystko to są mankamenty tej naszej budowy. Nie byliśmy precyzyjni. I to doprowadziło do nieporozumień dzisiaj. I dlatego też przez takie rozmowy, przez takie spotkania musimy wypunktować wszystkie rzeczy źle funkcjonujące. Wszystko się nie uda, no ale maksymalnie dużo. I to wszystko nanieść na poprawki, żeby już nikt nam nie zafundował podobnych zdarzeń, które dziś mają miejsce. O tym chciałem z Państwem mówić. A także chciałbym Państwu powiedzieć, że w tym czasie, kiedy miałem dużo do powiedzenia, musiałem podejmować decyzje, nie mogąc, nie mając czasu ani warunków na konsultacje z wami. Dlatego wiele rzeczy musiałem podejmować sam, bo nie było czasu na demokrację. Szybkość podejmowania decyzji w tamtym czasie to była szansa na zwycięstwo. Ale wy ich nie wiedzieliście, dlatego wiele macie prezencji do mnie, ale gdybyście znali powody, w jakich się znalazłem, to byście przyjęli moją argumentację. A więc jestem gotów wyjaśnić wszystko, co wam się nie podobało w tym czasie, kiedy ja miałem coś do powiedzenia. A także jestem zobowiązany, żeby zbudowaliście takiego wielkiego Wałęsę, że on zrobił karierę, to mam obowiązek powiedzieć, co ja dzisiaj sądzę o Polsce i jak ja bym widział rozwiązania dla Polski, dla Europy i świata. Nie chciałbym was pouczać, nie chciałbym się wymądrzać, ale jestem zobowiązany, by powiedzieć mój punkt widzenia, czy on się wam przyda, czy nie, to już wasza sprawa. Ale ja go muszę mieć i muszę go głosić. Czasami będzie tak, że nie będziecie się ze mną zgadzać, ale wy macie prawo do swojego myślenia, ja mam do swojego. I o tym wszystkim mam nadzieję, że porozmawiamy. Jedna uwaga, szanowni państwo, nie ma złych pytań. Nie ma niegrzecznych pytań. Czym więcej wyjaśnimy, tym lepiej dla nas. Bo jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, silni wspólną siłą. I teraz znajdziemy na każde rozwiązane pytanie, znajdziemy odpowiedź. Wtedy idziemy, ja idę na inną salę i popisuję się, jaki mądry jestem.
A więc proszę o trudne zagadnienia, trudne pytania, aby mądrość powiększyć. W starej epoce, ja nazywam tamtą epokę do końca XX wieku epoka ziemi. O ziemię, wojny toczyliśmy, granice przesuwaliśmy. I to była prawidłowość tej epoki. Natomiast my, te pokolenie, przeszło z epoki ziemi na epokę intelektu, informacji, globalizacji. Po drodze ze z tych zjadaczy chleba staliśmy się kupcami. Wtedy się żyło ubrać się, najeść i gdzieś zamieszkać. A teraz więcej pieniędzy wydajemy na te środki intelektu, więc samochody, telewizje i inne, niż na wyżywienie. A więc jesteśmy kupcami w skali masowej. I tak jak tamtych można było strzelać, bo to plący się po ziemi, tak teraz żadnego kupca nie wolno trafić. To jest Polak, czy Węgier, czy Niemiec. Bo to jest człowiek, który kupuje naszą produkcję. I dlatego to jest inna epoka. Ja byłem przerażony, jak mówiono, nie chcą kapitalizmu, nie chcą demokracji. Jezus Maria, rewolucja światowa, większa od październikowej grozi nam. Ale kiedy tak posiedziałem z nimi dłużej, z tymi w różnych miejscach świata, chciałem się dowiedzieć, o co wam właściwie chodzi. I powoli zorientowałem się, że jeśli chodzi o podważanie kapitalizmu, to nikt z poważnych ludzi wszędzie nie podważa gospodarki wolnorynkowej. Nikt nie podważa własności prywatnej. A więc 95% kapitalizmu zostaje, jest niepodważalne. Tylko inaczej się nazywa. Okazuje się, że to jest do rozwiązania. To jest przy stole do rozwiązania i do poprawienia z efektem dla wszystkich. Tylko trzeba poważnie usiąść i porozmawiać. I znów wierzę głęboko, że przez takie spotkania zachęcę was do takiego myślenia i do takiego poprowadzenia sprawy, żeby to wszystko osiągnąć bez stresu, bez nerwów, bez walki, bez nieuczciwości. Ja w to wierzę. Szanowni Państwo, mówiłem Państwu, że nie podoba się w świecie całym kapitalizm. A teraz też mówiłem Państwu lekko, że nie podoba się demokracja obecna. I jakie elementy się nie podobają w demokracji, też przez dyskusję spokojną rozszyfrowałem. Pierwszy element w całym świecie, to nie tylko w Polsce. Ludzie mówią tak. Z wyboru może być tylko jedna kadencja i musi być przerwa i potem może być następna. Ale tylko jedna kadencja. Niech się nie tłumaczą, że zaczęli rozbudowę i przez 4 lata czy przez jedną kadencję nie zbudują. To nie wasza sprawa. Albo tłumaczą się, muszą się nauczyć, dopiero w drugiej kadencji są nauczeni. Jak się starasz o wybór, to masz być nauczony, a nie za moje pieniądze się uczyć dopiero. I dlatego ja jestem zwolennikiem. Jedna, maksimum 2 kadencje, to maksimum. Dopuśćmy ludzi innych. Niech pobędzie tym posłem, niech pobędzie ten wybrany, niech zobaczy, jakie to jest trudne, a nie 20 lat posłem. No co to jest? To nie może tak być. Dlatego jestem zdecydowanie za jedną, maksymalnie 2 kadencjami i nie, żadne tłumaczenie, żadne nie zastąpiłeś, nie ma. Wszyscy mamy prawo do tego, by poczuć, jak wygląda władza, rządzenie i tak dalej. A więc pretensje, pierwsza pretensja, ludzie żądają właśnie jednej, maksymalnie 2 kadencje w całym świecie. Druga rzecz to nieczytelność finansowania. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy taką technologię, że każdą złotówkę, każde euro można codziennie sprawdzać w każdej partii, w jakiej kieszeni te euro jest. Tylko oni nie chcą. Nie chcą, żebyśmy kontrolowali, co oni robią z naszymi pieniędzmi. A to są nasze podatników pieniądze. I tak się nie podoba, politycy się nie podobają ogólnie, że oszukują, że kradną, że kombinują. To ja mówię tak, słuchajcie, to ja wam podpowiadam mój postulat. Otóż jak chcecie upilnować polityków, no to każdemu politykowi zakładamy chipa. Chcesz być politykiem, musisz mieć chipa. I tam ma być wszystko nagrane, wszyściusieńko. Teraz mamy takie małe chipy, a całe biblioteki można zmieścić. W
Co to jedna kadencja? To pół tego cię panie nie zajmie nawet. I tam ma być wszystko, nawet z kim śpisz polityku, tam ma być nagrane. A jak cię złapie, że oszukałeś, to ty i 50 lat cała twoja rodzina nie może być w polityce. Jasne? To oni mówią, panie, tu nie będzie chętnych. Tak, nie będzie chętnych do nieuczciwej gry, a dzisiaj jest za dużo chętnych. I w związku z tym proponuję, wprowadźcie to. Nie będziesz musiał chodzić na zebrania, nie będziesz musiał słuchać tych nudów. Bierzesz sobie, przychodzą wybory, bierzesz sobie, sprawdzasz. Aha, ten mi się podoba, ten ma podobne, ten dobrze robi, w porządku i wybieram. Inaczej się nie da. Inaczej nie, przecież nie będziesz chodził za politykę. Nie będziesz mógł pilnował. Szanowni Państwo, najgorszy, najcięższy, najtrudniejszy mój okres to to, że zostałem prezydentem, ale ja wiedziałem o tym. Nie chciałem, tylko jaki miałem wybór. Ustawcie się w mojej sytuacji. Komunistyczny system się wali, daje nam 35%, a sobie zabiera 65%. My musimy zrobić te wielkie, niedobre reformy, zamykać zakłady. I przy następnych wyborach nikt z Solidaruchów nie wejdzie do żadnej władzy. Załatwili nas. I dlatego widząc, co się dzieje, mówię, jedyny ratunek. Ja muszę dobić komunizm, muszę zostać prezydentem, by nie pozwolić na przegranie nasze. I z tych powodów, ale dramat mój wtedy polegał na tym, że ja nie mogłem tego powiedzieć wprost, że ja idę tylko po to, by dobić komunizm. Nie mogłem. Musiałem udawać, że nie wiem, o co chodzi, że ambicje mam, że chcę być prezydentem. Później prawda. Chciałem odzyskać pełno 100% zwycięstwa i oddać wam. I tego dokonałem w taki sposób. Demokracja to jak z ciążą, to albo jest się, albo się nie jest, a nie 30%, co to jest? I dlatego dzisiaj nie chciałbym, bo po pierwsze to już jest inny świat, inna Polska. Ja wam wtedy proponowałem 100 milionów, wyśmieliście, a to był najlepszy pomysł, bo przewidziałem, że będziecie kiedyś mówić, że cykliści, Żydzi i inni okradli nas. Chciałem przez te 100 milionów, pożyczając wam po 100 milionów, założyłem, że połowę z was nie weźmie, bo je weź Lechu, wypchaj się i odda mi to. A ta połowa, która weźmie, to jej się tylko w połowie się uda. A ta połowa, ta inna zniszczy, to trzeba będzie im to odebrać. I w związku z tym chciałem uwłaszczyć 25% narodu, ale na ochotnika. A bo nie zgodziliście się na to, wyśmieliście, to się uwłaszczyło niecałe 5%. I dlatego tak w Polsce jest źle. Bo tylko 5% naprawdę ma to, a wy zostaliście wykolegowani, no ale nie mogłem. Ja oddałem wam decyzję, a wy wybraliście Kwaśniewskiego i SLD i zniszczyliście mi mój program, który był naprawdę tu dobry i w innych miejscach. Byłem elektrykiem, ale jestem elektrykiem, ale naprawdę pomysły miałem wprost z nieba niektóre, tylko nie dało się zrealizować. Ja za dużo postawiłem na demokrację. I mówię, no, jak mi dać, a naród co zrobił? No wybrał SLD i Kwaśniewskiego, a ja potrzebowałem drugiej kadencji. Gdybym miał drugą kadencję, nie byłoby Kaczyński. Ja naprawdę wiedziałem, jak rozwiązać parę problemów. Ja bym wymusił na was te 100 milionów, na to, żebyście się uwłaszczyli. Ja bym wymusił wiele rzeczy, bo ja byłem przygotowany na to. Ale nie myślałem, że zostanę, no właśnie, zdradzony, krótko mówiąc. I to spowodowało, że wykonałem połowę roboty, a połowa została niewykonana, potem wycofano, zniszczono. No i dzisiaj jest tak, jak jest, więc ludzie mają uzasadnione pretensje, tylko niech wezmą pod uwagę, że ja tam byłem sam. Nawet Danuszkę w Gdańsku zostawiłem. Ja byłem sam w Warszawie, żadnej partii, żadnego zaplecza. A na dodatek warszawka mnie zdradziła. Ja musiałem postawić na trzecią ligę, bo warszawka mi odmówiła współpracy. I co ja wtedy mogłem wiele zrobić? Pilnowałem tylko, żeby się nie stało kuku nikomu, bo przecież komunizm przegrał przypadkiem. On zamierzał odebrać nam władzę. I tylko kombinował jak. Ja musiałem tak to ustawiać was i siebie, żeby nie dać im argumentów na kontrę. I dlatego o tym wy nie wiecie, bo nie mogłem się tłumaczyć.
nie mogłem powiedzieć na przykład, że wszędzie, gdzie mogliśmy zrobić trybunę na 1 maja i inne, wszędzie były podłożone ładunki wybuchowe, kiedy nas wyrzucili w każdym momencie w powietrze. Także komunizm walczył do końca, tylko chytrością swoją i mądrym waszym postępowaniem udało mi się przeprowadzić to, nie doprowadzić do nieszczęścia, a gdybym inaczej postępował, to nie wiem, co by było. Ale wy o tym nie wiedzieliście, no bo ja nie mogłem o tym mówić. Ja byłem jakiegoś czasu fanatykiem, by namówić młodych ludzi, by spróbowali nas zorganizować, ale zgodnie z przekrojem społecznym. 20 lat temu, jak pamiętacie, to jak głosiłem to właśnie. Mówiłem tak, że ja bym zorganizował ludzi w taki sposób. Pierwszy podział. Lewica, prawica. Co rozumiałem wtedy przez lewicę? Nie wierzę w Pana Boga i własność państwowa. Co rozumiałem przez prawicę? Wierzę w Pana Boga, własność prywatna. Pierwszy podział. Drugi podział mówiłem, ludzie najemnej pracy. To znaczy ci, którzy nie mają zakładów, gdzieś pracują u kogoś. I po lewej stronie ci ludzie, i po prawej, ale bez własności zakładowej. Drugie zorganizowanie. Potem radykałowie wszelcy, lewica i prawica. A więc już macie 6 partii, które gdyby to się udało, oczywiście mądrzej się, bo to było 20 lat temu ogłoszone, ale w ten sposób, jakbyśmy poszli, to nikt z nas by nie należał do partii, nie chodził na zabrania, ale by wiedział, gdzie jest. Wiedziałby, w jakim miejscu, bo jest taka partia, która właśnie jest taka, jak ja jestem. I byłoby to proste, no ale nikt nie poszedł tym tokiem myślenia i dzisiaj jesteśmy zorganizowani, ja nie wiem jak, co to znaczy PiS? Co to znaczy PO? No co ono nam mówi, jakbyśmy się nie interesowali? Nic. A gdyby było tak, jak ja mówię, to by się wiedział, to nie interesuje się, ale wiem tak, ja jestem prawica, bo ja wierzę w Pana Boga i wierzę w własność prywatną. I bym wiedział, bym się umiejscawiał. I dlatego proszę młodych ludzi, idźcie w tym tokiem myślenia, zorganizujmy społeczeństwo na obecne czasy, a nie jakieś nazwy dziwne, jakieś nie wiadomo co to jest. I jeśli to by się udało, mamy inny świat. Pan mówił o lewej i prawej nodze. Ja. Powiedzmy lewa noga SLD, prawa noga PO, a gdzie by pan PiS umieścił? Odpowiednio nazwał jeszcze. A no, dobry pan, co mi taki. Szanowni Państwo, popatrzcie na wielkie zwycięstwa, to zawsze tam były kobiety. Przecież ta przodki w Łodzi, pamiętacie, jak oni goniły sekretarzy i inni? My walczyliśmy, faceci, ale dokończały zawsze dziewczyny. I dlatego też. Mimo swojego wieku stawiam na dziewczyny i zachęcam do wiedza. Macie, mimo że jesteście bardziej odpowiedzialni jak faceci, to jednak w pewnych momentach musicie potrząsnąć tym całym układem, a to z kolei zmusi do zmian i do poprawek. Gdybym miał powtórzyć moje w takich samych warunkach, to bym postawił jeszcze raz na Kaczyńskich. Dlatego, że to są ludzie walki. Oni od samego urodzenia musieli walczyć. Na początku pierś matki. Jeden chciał powiedzieć. Oni się najbardziej wkurzali za to, jak ja im mówiłem, że musieli walczyć. I do dziś są wściekli za ten i inny na mnie przypadek. Po drugie, ja ich naprawdę niewysoko ceniłem w tamtym czasie. I dlatego oni wiedzą, że ja ich tolerowałem, no, ale oni nie stanowili jakiejś większej wartości. I w związku oni to później wyrośli, oni nawet są lepiej wykształceni, nawet mają pomysły fajne. Tylko że ja ich oceniałem wtedy, że nie nadają się na pierwsze miejsce. Oni są świetni, ale na drugich, na trzecich. Ale nie potrafią być pierwsi. No i dzisiaj udowadnia się to, że nie potrafią, bo to, co oni dzisiaj wyprawiają z Polską i z tym wszystkim, to
mimo dobrej diagnozy w wielu sprawach, to rozwiązania dają fatalne. I to jest źle we władzy świata całego, to tak nie można. Nawet mając rację, to trzeba inaczej rozwiązywać. No właśnie, to jest dowód na to, że nie nadają się na pierwsze miejsca. I wiedząc o tym wszystkim, wiedząc, że ja o tym wiem i o tym mówię, to im się nie podoba, bo są ambitni i no i właśnie. Ale po drugie, to mnie to, mnie z kolei to o czym innym mówi, że jednak jesteś coś warty, bo oni walczą z tobą. Gdyby nic nie znaczy, to by każdy olał, a jednak walczą. Całą agenturę to jest ich sprawa. Dlaczego wtedy, na początku prezydentury właśnie, Jarosław nie kopał dołku? Mógł powiedzieć, nie, panie Lechu, ja nie chcę. Panie, a wie pan, co on robił wtedy? Zbierał haki. No właśnie. Przecież dlatego wyrzuciłem, nie mówię o tym, bo po co, że zaczęto mi meldować, że ci ludzie nie pracują, tylko zbierają haki, to na różnych ludzi. Nie wiedziałem po co, a dzisiaj to już widać. I na mnie też pozbierali. Szanowni Państwo, za mojego dziadka to był patriotyzm prosty. Bić Sowieta, bić Niemca. Bo na mojego dziadka pobił kiedyś i zabrał coś, czerwać go. A dzisiaj nasz patriotyzm to kochać Niemca, kochać Sowieta, pokój wprowadzać. A więc zawsze trzeba takie pojęcia i inne, podobne, umiejscawiać w czasie i przestrzeni. I dzisiaj musimy myśleć o patriotyzmie europejskim, a jutro o patriotyzmie globalnym. I gdyby mój ojciec słyszał to, co ja teraz mówię, to by mnie wyrzucił z rodziny. No tak, ale oni mieli inne warunki. Oni inaczej podchodzili do... bo to były inne problemy. Jak mówię, bić Niemca, bić Sowieta. To był patriotyzm. I nie puścić, nie dać nikomu, ale nikogo nie wpuścić. A dziś otwieramy granice, talenty wyjeżdżają na zagranicę, a gdyby zostały w Polsce, to by na kryminały poszli, bo nie ma pracy, co by mieli robić, więc dobrze pojadą, to zarobią, może coś tutaj się, coś przyślą. I w związku z tym to są inne patriotyzmy. Oczywiście ja już się nie przeniosę na to nowe myślenie. Ja już tu zostanę w tej ziemi, tu chcę być pochowany i tak kocham tą ziemię, wszystko fajnie. Natomiast nowe pokolenie to będą już co najmniej myśleć kontynentalnie, a nawet globalnie. Cała ziemia należy do nas. Dlatego proszę was, zaangażujcie się przez 5 lat. Jak wyprowadzimy rozwój, opanujemy i w Polsce na dobrym rozwoju, damy przykład Europie, wtedy możemy spocząć na laurach. Tak nam los urządził, tak nam Pan Bóg dał nam heroiczne, wielkie zwycięstwo, ale od nas wymaga teraz już, żebyśmy my to jednak opracowali. Dlatego róbcie takie spotkania z różnymi nawet dziwnymi ludźmi. Każdy człowiek ma coś w sobie. Każdy głupi ma swój rozum, tak można powiedzieć. I w związku z tym potrzebujecie amunicji, potrzebujecie podpowiedzenia, potrzebujecie rozmów i spotkania się, żeby z tego powstały rozwiązania. I na koniec powiem wam tak, żeby wam się naprawdę chciało chcieć, piękną Polskę będziemy mieć. I tego